Znasz może sytuację, że przychodzi do ciebie inspektor z energetyki, a potem otrzymujesz bardzo wysoką fakturę za prąd, ponieważ jego zużycie było większe niż prognozowane. Aby uruchomić tą usługę, wchodzimy na stronę www.ebok.energa.pl. Przechodzimy do zakładki Rejestracja i podajemy nasze dane. Login. Wpisujemy to, co nam pasuje. Podajemy hasło. Hasło musi być zgodne z zasadami, a więc minimalnie 8 znaków, maksymalnie 12 znaków bez polskich liter. Hasło musi mieć małe, duże litery oraz cyfrę lub znak specjalny. Następnie powtarzamy hasło. I określamy, że jesteśmy klientem indywidualnym. Wpisujemy numer faktury ostatniej. W razie problemów korzystamy z podpowiedzi. Zobacz przykładowe faktury dla klientów instytucjonalnych, powiedzmy w Olsztynie. Podajemy ten numer faktury. Wracamy do poprzedniego okna i wpisujemy. Podajemy swój e-mail. Powtarzamy. Podajemy numer telefonu. Tutaj pole automatycznie się przesuwają. Telefon komórkowy nie jest obowiązkowy. Następnie podajemy PESEL. I akceptujemy regulaminy, wszystko. Na końcu podajemy tekst z obrazka. I wysyłamy. Kiedy mamy już założone konto, wchodzimy na stronę ebokenerga.pl, na zakładkę logowanie. Podajemy login i hasło. Następnie przepisujemy hasło z obrazka. System podpowiada, że właściwie mamy otrzymać wcześniej link aktywacyjny. Ze względu bezpieczeństwa pokażę Wam, jak działa system energii w zakładce demo. Podajemy klient indywidualny, uruchamiamy demo. Kiedy strona się załaduje, mamy tutaj dużo możliwości. Po pierwsze, szukamy zakładki produkty i rozliczenie rzeczywiste. Kiedy pojawi się lista punktu odbioru poboru energii, klikamy rozwiń i wpisujemy aktualny stan licznika. Ponieważ jest to wersja demo, nie będę w tym momencie tego wysyłał, ponieważ system mi pokaże, że w tym miesiącu zostało już rozliczenie wysłane. To jest bardzo wygodne, bo jeżeli w danym miesiącu wyślesz to jeden raz, to system nie pozwoli Ci wysłać tego ponownie. Mamy tutaj różne możliwości. Przede wszystkim możemy spojrzeć w wiadomości, które dostajemy od energii, albo takie, które wysyłamy. Na przykład powitanie. Mamy możliwość odpowiedzenia na ten list, albo usunięcia go. Mamy możliwość zajrzenia w ustawienia, gdzie zobaczymy nasz numer klienta, miejsce dostarczenia energii energetycznej, elektrycznej i jest możliwość również zmiany taryfy. Również mamy opcję zobaczenia salda, ale proponuję zaglądać tutaj w inne miejsce. Płatności, saldo. Tutaj jest kwota, którą mamy obecnie do zapłaty. Nie ma tutaj żadnej płatności dokonanej. Mamy możliwość pobrania faktury. Mamy możliwość wydrukowania przelewu, blankietu przelewu na poczcie do wysłania. Mamy możliwość zobaczenia, że saldo na dzień dzisiejszy wynosi na przykład minus 198 zł 93 grosze do zapłaty. W płatnościach mamy również dokumenty księgowe, gdzie jest cała lista faktur. Tutaj w momencie, kiedy będziesz już wysyłał po raz kolejny rozliczenie, pojawi się lista faktur do podglądu oraz różnych pism. I wpłat, które zostały dokonane przez Ciebie. Masz również możliwość
zajrzenia w pozostałe tutaj pliki, a więc pliki do pobrania. Możesz tu pobrać oświadczenie o braku tytułu prawnego oraz wszystkie dokumenty, które są niezbędne. Nie zapomnij o wylogowaniu się z systemu. Jak widzisz, zarejestrowanie i podawanie stanu licznika co miesiąc jest w miarę proste. Prawdopodobnie zaoszczędzisz przy tym trochę pieniędzy, bo na bieżąco będziesz mógł, czy mogła monitorować wydatki i nie będzie niedopłat ani nadpłat z tym związanych. Trzeba jednak pamiętać, że należy podawać płatność raz w miesiącu. Jeśli danego miesiąca tego nie zrobisz, to nie będziesz miał mieć możliwości rozliczenia rzeczywistego. Pozdrawiam. Jeśli ten film Tobie się do czegoś przyda, polub, udostępnij, skomentuj albo oczywiście subskrybuj mój kanał. Zapraszam i do zobaczenia.